nowy crossover Grandland X, który uzupełnia naszą rodzinę crossoverów po już bardzo dobrze znanej i tak docenianej i chętnie kupowanej w Polsce Mokce X, po Crosslandzie, który zadebiutował w Genewie w marcu tego roku. To jest wyjątkowo szybko rozwijający się segment, nie tylko w całej Europie, ale i w Polsce. Udział tego segmentu zaczyna dorównywać temu najbardziej do tej pory popularnemu segmentowi samochodów kompaktowych. Jak widać, klienci coraz częściej, mimo że nadal korzystają z dróg miejskich przede wszystkim, ale doceniają wygodę, komfort, funkcjonalność crossoverów. I w tym momencie, zamykając jakby tą serię premier crossoverów w Oplu, mamy trzy modele w różnych jakby funkcjonalnościach i odpowiadających na różne potrzeby klientów.